Dobry wieczór Państwu. Kłania się Timur po dłuższej nieobecności, dlatego że rozłożyła mnie grypa, z której na szczęście jakoś tam się udało wykaraskać. Znowu się z Państwem spotykam. Mam przed sobą dwie godziny, to od Państwa oczywiście troszkę zależy, dwie godziny programu. Z przyjemnością odpowiem na Państwa pytania. Jak zawsze tutaj, prawda, podam numer, telefon do studia 708-788-073 i numer, na który piszemy, wysyłamy SMS-y, to jest 7655 z dopiskiem wrl.1209. To Państwo macie zresztą, jak oglądacie program, przed sobą te numery na pasku pod moją osobą na dole ekranu. Także serdecznie, oczywiście tak jak zawsze uprzedzam, że serdecznie proszę o dodawanie przed SMS-ami słowa anonim lub wizja i wtedy ja będę wiedział, że to dotyczy, SMS dotyczy czasu trwania programu. Przed programem, przepraszam, że tak sobie tutaj przygotowuję pewną rzecz, o już mam, dobrze. Przed programem oczywiście przyszły SMS-y, więc na nie będę odpowiadał, czekając na nowe, ale te, które przyjdą w czasie trwania programu, mają pierwszeństwo, także serdecznie zapraszam, żeby się pierwszy SMS pojawił. Dobry wieczór, witam. Ja sobie tylko tutaj zrobię małą wklejkę. My mamy już... Mamy 13, dobra data. Ja lubię 13. Okej. Pani Małgorzata, dobry wieczór Pani Małgorzato. Anonim. Czy ułożę sobie życie uczuciowe i poznam właściwego mężczyznę, z którym założę rodzinę, będę miała dzieci, jaki będzie? No dobrze, Pani Małgosiu. Jak Pani zapewne wie, a wie Pani, że znalezienie odpowiedniego mężczyzny to nie jest niestety taka w dzisiejszych czasach prosta sprawa, ale mam nadzieję, że pół Pani się jak najbardziej, zresztą Pani jest bardzo młodą osobą, także jeszcze wszystko przed Panią. Tylko kwestia, żeby ten wymarzony królewicz zjawił się w jakimś konkretnym, przewidywalnym czasie, a nie koło 40. Zobaczymy zaraz, co tu się będzie działo. No ja się, proszę Pani, nie dziwię, bo tu faktycznie karty się... Ale od razu mówię, dobrze się dla Pani układają karty. To, że tutaj do tej pory nie wychodziło, no to nam sygnalizuje po lewej stronie karta śmierć. Ale w środeczku już, proszę Pani, mam bardzo dobrą kartę, bo słońce, moc na koniec, czyli tak. Ja odpowiadam konkretnie na konkretnie postawione pytanie. Czy ułożę sobie Pani uczuciowe i poznam właściwego mężczyznę? I z którym Pani rodzinę założy? Tak, oczywiście, że tak. To ma Pani tutaj stuprocentową pewność, te karty dają. No i teraz będziemy się interesowali. No i dzieci oczywiście też zaraz, także tu nie ma tu problemów, proszę Pani. Zobaczymy, kim on ewentualnie może być. Ale karty wyszły tu wyśmienicie u Pani. Także... Tylko później to od Państwa będzie zależało, bo spotkać się można, ale żeby później ten związek, małżeństwo, żeby trwało, to naprawdę trzeba pracy dwojga. I wtedy wszystko ładnie nam wychodzi. Tak, Pani Małgorzato, jaki on będzie? Patrzę na Pani rocznik, to jest anonim, więc tu nie bardzo będę się mógł wychylać.
Przede wszystkim starszy od pani będzie i może tu być różnica nawet do kilkunastu lat. Ale proszę się nie przejmować, bo mężczyźni nam teraz trochę później dojrzewają, jeśli w ogóle dojrzewają. I jeśli pani ma te lata, to absolutnie na przykład tutaj 10 lat starszy od pani mężczyzna, czy nawet trochę więcej, to jest ok, dlatego że to już wtedy się trafia na ogół w pełni ukształtowany i dojrzały osobnik. Proszę pani, więc generalnie tak, nie wiem, czy pani takich mężczyzn oczekuje w swoim życiu, czy nie. Na pewno, jeśli chodzi o męża i ojca, to będzie bardzo dobry partner. Spokojny, stabilny. Może wydawać się pani nudnawy, no ale to i ja się mogę żonie wydawać nudnawy, bo ja nie jestem z tych za bardzo gadających, zawsze się z państwem wygadam, więc tam w domu za dużo nie mówię. No, oczywiście co się żonie nie podoba, ale ten pan będzie trochę pod tym względem podobny, czyli taki, ale mi się akurat tacy mężczyźni nie podobają, którzy więcej robią, a mniej opowiadają, że zrobią. Proszę pani, mogę powiedzieć tak, że jeśli chodzi o sprawy zawodowe, finansowe, to na pewno, proszę pani, to będzie osoba o już stabilnych zarobkach, z jakimś dorobkiem, prawdopodobnie na jakimś wyższym niż szeregowym stanowisku i to trochę też wskazuje właśnie na starszego troszkę wiekiem. Ale na ojca, na głowę rodziny bardzo dobre. Mało dyskotekowy, to od razu mówię, proszę pani, czyli bardziej domator niż taki pan, który będzie chciał panią tam co chwilę porywać na jakieś rozrywkowe przedsięwzięcia. No ale to też później już będzie troszkę od pani też zależało, jak się dogadacie, jak sobie priorytety w domu ustawicie. Ale skoro pani się pyta o rodzinę i pyta się o dzieci, ja myślę, że to będzie akurat partner dla pani, bo widzę, że dla pani są te pani Małgorzato sprawy. Rodzina i dzieci są istotne. Lepiej mieć w takim wypadku przewidywalnego partnera, może nawet nieraz nudnawego, ale jednak przewidywalnego, stabilnego. Ja nigdy nie mówię o kolorze włosów, o kolorze oczu, bo to nie na tym dowcip polega. Jak mawiają klasycy gatunku, mężczyzna powinien być troszkę ładniejszy od diabła, bo inne przymioty charakteru są istotne w małżeństwie, w związkach. Pani Małgorzato, to bardzo dobre karty, także proszę się uzbroić w niedużą cierpliwość. U mnie te karty widzą dobrze do 2 lat i na pewno w ciągu 2 lat. Ja nie będę wykładał, kiedy konkretnie pani go pozna, bo mnie się wydaje, że przy tak rzadkich egzemplarzach, jak znaczy mówiłam o właściwych mężczyznach, no, trzeba cały czas troszeczkę mieć jak sfinks oczy naokoło głowy, żeby nie przeoczyć, ale też ja wierzę szczerze w los, w taki determinizm losowy, to, że jeśli my sobie jesteśmy pisani, to te takie osoby, które są sobie pisane, one bez względu na wszystko się z sobą spotkają. Mówię o takich wyjątkowych wypadkach, bo jednak jak z państwem już milion razy rozmawiałem, większość małżeństw jest kiepska, znaczy duża część się rozpada, reszta też nie jest najlepsza, ale trafiają się, i czego notabene pani Małgorzato, życzę z całego serca, trafiają się rodzynki, perełki. Ja wygląda na to, że pani może na taką perełkę trafić i będzie u państwa naprawdę wszystko fajnie. Pani Małgorzato, bardzo dobre karty. Jeśli o te sprawy, to ja jestem za panią absolutnie spokojny. Pani powinna być spokojna. Wszystko się ułoży, pani Małgorzato. Będzie pani miała rodzinę, będzie pani miała kochającego męża i fajnego faceta. Tak to wygląda. Dziękuję uprzejmie za SMS. I do usłyszenia, do zobaczenia. Dobrze, to teraz co? To teraz, ponieważ nic tu się nowego nie pojawiło, jeszcze sprawdzę, czy mnie widać, bo mnie nie widać. Dobrze, trochę mi tu sprzęt częściowo wisiał dzisiaj, ale jakoś sobie damy radę. No dobra.
To zaległości troszeczkę teraz pouzupełniamy sobie. Wizja anonim, dobra. Pani Marta się pyta, więc tutaj imienia pana tym razem nie zdradzę. Pani Marta się o konkretnego pana pyta. Czy to już koniec naszego, to jest niemiłe, czy to już koniec naszego związku, jak ułożą się sprawy uczuciowe w przyszłości? Dziękuję. No, witam pani Marto. No przykro mi, że to, ale niestety, no takie jest życie. Czy to już koniec naszego związku z tym panem, o którego się pani pyta? Zobaczymy. Kiepsko, proszę pani, w to widzę. Kiepsko. Mnie się wydaje, że formuła tego związku państwa się, że tak powiem, wyczerpała. Już tu się pojawiło tyle jakichś nieszczerości, niedobrych rzeczy, że pani Marto, to proszę potraktować, że to już jest niestety koniec i jednak się skupić, proszę pani, na przyszłości, nie myśląc o tym panu. Więc, no ale skoro mówię, poza tym wie pani, no pani Marto, ja wyznaję zasadę, że i to jest zasada, która w życiu się, nie wiem, nie chcę procentowo mówić, ale w większości wypadków się sprawdza. Nie wchodzi się dwa razy do tej samej wody. Jeśli tam się już coś wydarzyło takiego, była zdrada, były jakieś rzeczy, nie daj Boże rękoczyny czy coś, kończyć, do widzenia, zapominać i zaczynać nowe rzeczy. Jak się ułożą pani sprawy uczuciowe w przyszłości? Proszę pani, ja widzę, że pani sobie wyśmienicie w tych sprawach poradzi. Pani tu będzie osobą, że tak powiem, rozdającą karty. Więcej, pani będzie miała jeszcze wybór, więc absolutnie o tym panu może pani sobie zapomnieć. Tu jeszcze, czyli krótko mówiąc, mówię, że karty wskazują, że pani będzie miała wybór. To znaczy, że tu się pojawi co najmniej dwóch panów, z których trzeba będzie selekcję przeprowadzić. Karty są mocne, dobre. Czyli proszę pani, tak, sprawy uczuciowe się bardzo dobrze ułożą. Tylko mówię, no w pewnym momencie, wie pani, no teraz pani ma problem z jakimś tam jednym facetem, który się nie sprawdził, za chwilę się będzie ból głowy innego typu, bo się pojawią, mówię, co najmniej dwóch facetów i obaj będą pasowali pani, a trzeba będzie kogoś z nich wybrać. No ja gratuluję. Życzę wszystkiego dobrego, proszę pani. Ja się o panią nie martwię. Z tych kart jasno wynika, że pani te sprawy, w sprawach sercowych u pani wszystko się dobrze ułoży. Czyli proszę na spokojnie sobie o obecnym, kończącym się związku po prostu zapomnieć i skupić się na sobie, na swoich potrzebach, no i na tej przyszłości swojej uczuciowej. Bardzo piękne karty wyszły, proszę pani. Pani Marto. Będzie fajnie. Okej. Okay. Dobrze, tu nam coś znowu wpadło i chwała Bogu. Pani Urszula, dobry wieczór pani Urszulo. No anonim, czyli tutaj, prawda, nie zdradzamy imienia pana. Dlaczego pan X? No pani wie, o kogo chodzi, ja wiem, a państwo nie muszą wiedzieć w tym wypadku, o kogo chodzi. Dlaczego ten pan trzyma mnie na dystans? Jaki ma cel? Wiem, że nie jestem mu obojętna. Czy będziemy dalej się spotykać, pani Urszula? Pani Urszulo, zaczniemy od tyłu. Najpierw sobie zobaczymy, czy będziecie się spotykać, a później zobaczymy, co to jest z tym panem takiego dziwnego. Patrzę na państwa roczniki. Ja muszę sobie teraz szybciutko powiedzieć. No tak, tak.
Czyli państwo już macie swoje za uszami w tych sprawach. Teraz, pani Urszulo, na początku się pytamy, czy będziecie się dalej spotykać. Pani Ulu, znaczy tak, te karty wskazują, że będziecie się spotykać przy założeniu takim, że tu trochę pani koło tej relacji będzie chodziła, tak jakby chodzi o to, że może pani będzie o te spotkania w jakiś sposób zabiegała. Zaraz włożymy na resztę karty, bo to te spotkania to tak mi się średnio podobają. Dlaczego ten facet panią trzyma na... Znaczy, bo tak, pani twierdzi, że nie, że pani wie, że nie jest jemu obojętna, a jednocześnie facet kiepsko to na to reaguje. Nie jest jeszcze tak źle, pani Ulu. Więc przede wszystkim tak. Mimo, że karty faktycznie mogą tu w pewien sposób potwierdzać, że pani nie jest mu obojętna, ale to nie jest jeszcze, proszę pani, ten stopień zauroczenia, zakochania, no jak go nazwiemy, tak go nazwiemy, który by... Bo wie pani, jak mężczyzna się zakocha, to też już milion razy o tym mówiłem. Jak mężczyzna się zakocha, to proszę pani, on majątek zostawi, poprzednią, pierwszą, drugą, trzecią żonę, dzieci i pójdzie do tej osoby, w której się zakocha. To nie ulega w ogóle kwestii. Te karty pokazują, że przede wszystkim tak, przede wszystkim ten pan nie jest, on się jeszcze waha. Czyli generalnie rzecz biorąc, nie jest zdecydowany, czy na pewno chce w ten temat wchodzić i brać na siebie jakieś obowiązki. No, bycie z kobietą niesie, bycie z kobietą znaczy bycie w związku, później ewentualnie małżeństwo niesie za sobą jakieś zobowiązanie. Nie wiem, czy on jest na to gotów. Myślę, że nie do końca jest. Poza tym no jest tu karta też mag. No, on w pewien sposób, proszę pani, to, że panią trzyma na dystans, to z młodzieżowego slangu ja mogę powiedzieć, że on panią grilluje, bo on tutaj to jest magik, on tutaj troszkę, on gra panią, gra pani uczuciami, proszę pani. Czyli jedyna, która tutaj te karty, gdzie poważny powód, dlaczego on trzyma panią na dystans, to jest to, że proszę pani, jeśli on by ten dystans skrócił, to musiałby podjąć decyzję, a on tutaj jest jeszcze nie gotów do decyzji. On jeszcze jest namyślający się, wahający. Ale mówię, ale karty są stosunkowo niezłe, więc proszę pani, jest szansa, że może do tego dojrzeć. Tylko że tak patrzę też na jego... Czyli proszę pani, on też ma jakąś tam swoją przeszłość. Ja nie wiem, jak ta jego przeszłość wygląda, bo tych kart nie wykładam na jego przeszłość. Może jakieś ma tam swoje zobowiązania, z których też nie bardzo umie się, że tak powiem, wyplątać. I stąd są te jego wahania i rozterki. Wypada w takim układzie, ja powiem pani tak, wypada troszeczkę... Ja na pani miejscu bym trochę z nim zaczął pogrywać. Taka jest prawda. To może przynieść skutek ten, na który pani czeka. Ja bym troszeczkę tutaj poudawał, że może mnie trochę mniej zależy. Trzeba jemu kamyk do ogródka wrzucić, proszę pani. I zobaczyć, jaka będzie jego reakcja. Reakcja na pewno będzie. Także mówię, proszę pani, jedynym powodem poważnym, który ja widzę, to jest to, że ten pan nie jest gotów jeszcze do takich bardzo bliskich relacji, tyle. I trochę panią tutaj, i trochę panią grilluje. No ale każdy grill się kończy, trzeba poczekać.
nic tutaj pani nie zrobi. Nie wiem, te karty, jeśli chodzi o spotkania, tam karty wskazywały, że tu pani się powinna, jeśli pani chce oczywiście tych spotkań, że pani powinna się troszkę koło tego kręcić. Ale ja bym, wie pani, troszeczkę jego rozegrał. To znaczy, może przekroczył, inaczej, żeby on nie czuł, że pani zależy. Znaczy, kontakt utrzymywać oczywiście, ale troszkę go ochłodzić, proszę pani, i zobaczyć, jaka będzie jego reakcja. To on powinien chcieć dążyć do tych spotkań. Czyli tu moim zdaniem tu jeszcze jest spory margines na zmianę tego człowieka. Jeśli pani na nim zależy, to proszę tak robić, mówię. I nie naciskać, żeby on, to też jest kwestia taka, że wie pani, prawdopodobnie, że jeśli się jego będzie naciskało, żeby on jakieś tam decyzje podjął, to może to być odwrotny skutek, czyli on będzie się wycofywał i uciekał. Dobra, jeszcze jedną rzecz, pani się o to nie pyta, ale ja sobie sprawdzę. Zobaczymy, co tu mam. Karty będą chciały powiedzieć. Bardzo jestem ciekaw. Chciałem zobaczyć, czy ewentualnie w ogóle coś między państwem może wyjść, absolutnie, czyli tutaj warto, jeśli pani go chce mieć na własność, to trochę go warto tutaj go obrobić, warto powalczyć, karty są na państwa, są dobre, no, czyli pan Tomek, czyli pan X musi dojrzeć po prostu, na to potrzeba trochę czasu. Pani Urszulo, no generalnie powinno coś z tego wyjść. Naprawdę jest ok. Dziękuję i kłaniam się. Do widzenia. No tak. Tu nie mamy i anonim. Jakieś takie studawy, te, które wcześniej przyszły, takie smutnawe. Czy mój były mąż... Aha. Zechce wrócić. Jakie są jego obecne relacje z pewną panią? Pozdrawiam, ja również pozdrawiam. A pani tu nie dodała z rozpędu swojego imienia. No ale dobrze, jakoś sobie damy radę. Czyli generalnie pani mąż, były mąż, jest z jakąś panią. Czyli znowu tutaj, ja już wie pani, zaczniemy od tyłu. Zobaczymy, jak ta relacja wygląda tego pani byłego męża z tą obecną partnerką. No i niestety to wyłożenie się sprawdza, proszę pani, z tym poprzednim. Tamta relacja, mimo pewnych niedoskonałości, czyli pani byłego męża z jego obecną partnerką, tam któraś ze stron troszeczkę ma jakieś wątpliwości, ale generalnie dobre karty na tamtą relację wyszły, proszę pani. A tutaj katastrofa. Nie zechce wrócić. Przykro mi, nie zechce wrócić. Z drugiej strony, ja pani powiem tak, mleko się już rozlało. Jak się mleko rozleje, to najwyżej można szmatą zebrać z podłogi z powrotem do dzbanka wcisnąć, ale to już nie będzie to mleko, pani zdaje sobie z tego sprawę.
tego typu powroty w 90% się nie udają. Znaczy to można tam jakoś ratować itd., itd., sztukować, po czym i tak się po jakimś czasie to wszystko psuje i rozpada. No wie pani. Był jakiś powód, dla którego on odszedł. Prawdopodobnie to była ta pani, no, czyli prawdopodobnie była zdrada w państwa małżeństwie. Zdrad, można się oczywiście zaklinać, że tak, że się tą zdradę to się wybaczy, że się zapomni, ale to nie jest to prawda. Zdrady się nigdy nie zapomina. Tak jak przemocy domowej się nie zapomina, zdrady się nie zapomina. Można oczywiście gdzieś to tam na półko odłożyć, starać się o tym nie pamiętać, ale przy jakiejś okazji to zawsze wcześniej czy później wypłynie. A jak wypływa, to zawsze wypływa w nieprzyjemny sposób, więc dla mnie ratowanie na siłę, bo dzieci, bo coś tam, małżeństw jest absolutnie nietrafne, bo wie pani, to ja zawsze porównuję to do interesu. Jeśli ja bym pani zaproponował, że czy pani wejdzie, włoży swój 1 000 000 złotych w interes, który ma 10% szans powodzenia, to pani by się, patrząc na mnie, postukała w głowę i powiedziała, że jestem idiotą, że coś takiego proponuję. No i to są właśnie takie odgrzewane małżeństwa. 10%, że się uda. Nie warto, lepiej niestety przerwać, skończyć i ewentualnie, jeśli się chce, ma człowiek ochotę, zdrowie i serce stworzyć z kim innym zupełnie nową rodzinę. To może się udać absolutnie. Powrót. Kiepski pomysł. Dziękuję, no ale zadała pani jedno pytanie i odpowiedź jest, proszę pani, na pani pytanie negatywna. Okej, coś tu jeszcze wpadło. Pani Anna. Dobrze, witam pani Anno, dobry wieczór. To jest. Dobrze, pani Anno. Znaczy to nie jest anonim, ale ja tu nie będę podawał imienia tego pana. My wiemy, o kogo chodzi. Czy ten partner zaproponuje wspólne mieszkanie w tym roku i kiedy zamieszkamy, jaka przyszłość, więc proszę pani, dobrze. Znowu zaczniemy od końca. O przyszłość państwa. Przygodami, ale dobrze. Faktycznie tu, ja nie wiem, bo pani Anno, pani już do mnie pisała. Jest szansa, proszę pani, tutaj, że ta przyszłość, jakby, z tym, że nie wiem, dlaczego na początku wyszła karta, że tam między państwem coś nie tak było, ale kończąca karta jest istotna, bo się pani pyta o przyszłość, a tam jest głupiec, tak jakbyście zaczynali od nowa. No, czyli karty absolutnie tak widzą między państwa przyszłość. Pytamy się o tą propozycję w tym roku, o propozycję partnera i wspólne mieszkanie. Czy zaproponuję? Pani. Z jakiegoś powodu tu wychodzą względy finansowe. Tu nawet nie wychodzi to, że on chce czy nie chce, tylko czy to się finansowo jakby państwu w tym roku złoży. Jest szansa, tylko że proszę pani, prawda jest taka, że ta szansa, jeśli to raczej bliżej końca roku niż teraz, niż marcowe. Jakieś przeciwności finansowe będą. Czyli
nie wiem, z czym się to wiąże, czy Państwo w różnych miejscach mieszkacie, bo tutaj no jest karta przeprowadzki, więc ktoś do kogoś gdzieś będzie musiał jechać. No jest szansa, proszę Panie, że w tym roku, tylko że bardziej się proszę uzbroić, że to będzie końcówka niż teraz. I kiedy? No to mówię, to jest końcówka roku. Ja wyłożę jeszcze jedną kartę, zobaczymy, czy tak to się potwierdzi z tym wyłożeniem. Zobaczymy, co tu się będzie działo. Przez dwóch talii to złożę. Tak. No i tu ta karta by potwierdzała. Jeszcze tu zerknę na to, ale listopad, grudzień, proszę Pani. Czy krótko mówiąc, święta Bożego Narodzenia powinniście Państwo spędzić już razem, mieszkając razem. Ale to troszeczkę tu się potwierdza z tym pierwszym wyłożeniem, że to jednak trochę zajmie. Dokładnie. Dokładnie. Proszę Pani, końcówka roku, ostatnie dwa miesiące roku powinniście zamieszkać raz. Tak to wygląda. Zamieszkacie. Dziękuję Pani Anno. Kłaniam się. Anonim. Proza życia w poszukiwaniu. Kiedy spotkam miłość życia, gdzie go mogę spotkać, kim będzie, pozdrawiam i też Pani Ania. Ale nie ta Pani Ania. Dobra. Kiedy? Najpierw zaczniemy trzy. A później się zajmiemy kiedy. No, nie jest źle. Karty potwierdzają. Nowa znajomość. Spotka Pani takiego mężczyznę? Absolutnie tak. To teraz już na spokojnie sobie możemy na resztę, na te pytania odpowiadać, które Pani zadała. Czyli kiedy? Na to, jak go Pani spotkać, nie będzie, znaczy spotka, to nie będzie Pani absolutnie miała wpływu, to jest zupełnie losowo. Ale proszę Pani, też jest drugi, no, to wyszło koło fortuny. Koło fortuny odpowiada za okres od 24 października do 22 listopada. Oczywiście plus minus, no to wie Pani, nie należy tego tak co do dnia tutaj tych terminów trzymać, czyli generalnie proszę Pani październik, listopad tego roku, gdzie go Pani może spotkać, kim będzie, najpierw gdzie? Generalnie rzecz biorąc, to tak troszeczkę wskazuje to no właśnie na nie na życie towarzyskie,
Ano, w tym miejscu, gdzie pani, że tak powiem, mieszka i pracuje, bardziej nawet pracuje, bo tutaj karty mogą wskazywać, proszę pani, na osobę powiązaną w jakiś sposób z pani pracą. Tak bardzo szeroko pojęte, bo to może być kolega z pracy, nie wiem, szef, właściciel firmy, ale również petent, jakakolwiek osoba, z którą pani się spotyka, pełniąc obowiązki służbowe. I tutaj raczej w tych kręgach należy upatrywać spotkania z tym przyszłym partnerem. Czyli wszystko, co związane z pracą, bardzo szeroko co związane z pracą. Kim on będzie? No zaraz zobaczymy, kim on będzie. Na pamięć. Ops. No proszę pani, ja nie wiem, gdzie pani pracuje. Proszę pani, karta jednoznacznie wskazuje na zawody związane z medycyną. Od aptekarza do pracownika zakładu farmaceutycznego, znaczy fabryki, lekarz. Ale ta karta również wskazuje, wie pani, przepraszam, no może być i właściciel zakładu pogrzebowego czy grabarz. No niestety, tak ta karta wskazuje. Ale ponieważ na ogół bardziej, że tak powiem, trafnym z poszerzeniem jest jednak to, że to są zawody związane z medycyną, to tu należy upatrywać, że w takich kręgach pani może tego... To jest największe prawdopodobieństwo, że w takich kręgach pani może go spotkać. Z takich kręgów, z pracą będzie związane. Jeszcze pani by chciała trochę więcej. Dobrze, tu nie ma, mamy czas, to jeszcze ja tutaj sobie uzupełnię tą wiedzę o nim. Ile pani ma lat? Pani jest młodą osobą. Mężczyzna starszy od pani. Na wyższym stanowisku niż pani. Ze stabilną pozycją życiową. Może być rozwodnik, jak najbardziej, proszę pani, no czyli będzie miał jakieś zaległości, bo może mieć również dzieci z poprzedniego małżeństwa, ale stabilny finansowo, na posadzie, czyli dobra partia, no. No to oczywiście, no, ale na rocznik pani patrzę, to owszem, pani jest młoda, ale też nie ma pani 18 lat. Proszę pani, tak, no facet cirka koło 40 plus minus. I tak to wygląda, ale dobra partia, dobra karta. Okej, jeśli to jest z medycyny jeszcze, może wskazywać na lekarza na stanowisku. Dobre karty. No to ja trzymam kciuki, pani Anno, trzymam kciuki. Dobrze nam to wyszło. No dobra, a teraz co? No mamy tutaj miłość, a tu mamy alimenty. Pani Grażyna, dobry wieczór, pani Grażyno. Czy uzyskam alimenty na siebie, rozprawa w kwietniu. Jak będą wyglądały moje finanse w 18? I to co, najpierw się alimentami zainteresujemy. Ale pani chce na siebie te alimenty.
Nie. Nie dostanie pani elementów na siebie. To jednoznacznie tutaj karty przyszły. Nie będzie tych elementów. Nie będzie tych elementów. Pewnie patrzę tutaj, pewnie tam pewnie tam na dzieci, jeśli są dzieci nieletnie, to tak, to wiadomo, to jest jakby obligatoryjnie, ale dodatkowych elementów na siebie nie będzie. Krótko mówiąc, tą część sprawy pani przegra. Pytamy się o finanse w 18. No, będą zadyszki. Pomogłyby te alimenty pani. Nie będzie to najlepszy, proszę pani, rok. Katastrofy ja nie widzę, ale jakieś tam problemiki, jakieś zadyszki finansowe, jakieś kombinacje trzeba będzie coś, proszę pani, jakimiś płatnościami żonglować, poprzesuwać. Nie na wszystko, co pani by chciała, tych pieniędzy starczy. Taki sobie rok, proszę pani. Na pieniądze trzeba, na wydatki trzeba będzie bardzo w tym roku, proszę pani, uważać. Dlatego, że nie jest to dla pani, jak widzę tutaj, sprzyjający rok, bo to i te alimenty nie wychodzą i generalnie te finanse z takim kaszelkiem małym. Kiepskawo pani kradzie, no ale co robić? Miejmy nadzieję, że następne lata już będą dobre, czego oczywiście życzę. Proszę państwa, to co 40 minut programu za nami, ja sobie przypomnę, że telefon do studia tutaj do mnie to jest 708 788 073, a numer, na który piszemy SMS-y to jest 7655 o treści wrl.1209 i później oczywiście treść pytania państwa. Dobrze. Wizja i anonim. No Boże. Czy... No tak, ja tu imiona muszę. Pani Beata, dobry wieczór, pani Beato. Czy mąż, bo to tak, zdradził mnie z sekretarką, co dalej z naszym małżeństwem? No zobaczymy, czy ten mąż to zdrajca. No pani, bo sekretarkę go podejrzewa. Jeśli się pani wróżbity pyta, to znaczy, że nie złapała go pani z latarką na biurku. Zobaczymy, co nam tu karty będą chciały powiedzieć. Nie, proszę pani. No, tu już pani chyba wyobraźnia zadziałała. Ja ani śladu zdrady nie widzę. Owszem, mąż należy do typu mężczyzn, jakich wiele, jakim ja też jestem między innymi, który jak jest ktoś tam wart zahaczenia oka, to zahacza. Może w jakiś sposób delikatny podrywa, ale to nie jest podrywanie takie, które by prowadziło do jakichś poważnych konsekwencji. Czyli proszę pani, to, że on się miło do sekretarki odzywa, czy uśmiecha, nie znaczy, że z nią sypia. W tym wypadku absolutnie nie mogę potwierdzić pani pytania. Nie było zdrady z tą panią. Nie było. Nie było. Tutaj tego pana będę bronił. I pani Beato, co dalej z małżeństwem? Kochani, no wie pani, ja nie wiem, czy to z SMS-a ciężko wnioskować, czy faktycznie mąż się zachowuje tak, że mimo, że nie zdradza, to daje jakieś powody do tego, że pani no trochę mu nie ufa, skoro ma tak tego typu wątpliwości, czy to z kolei pani jest trochę nadwrażliwa i widzi rzeczy, których nie ma. Więc to,
ciężko mi sądzić z tego, to trzeba, pani musi to rozważyć. No, wie pani, no, odrobina zazdrości dodaje pikanterii, a małżeństwo, ale już nadmiar to rozwali każde, nawet najlepsze małżeństwo. Mężczyźni też mają swoją, że tak powiem, wyporność i w momencie, kiedy to są takie, no, no bywają takie panie, które gdzieś tam, czy trzeba, czy nie trzeba, to one cały czas podejrzewają o zdradę, wyrażają to głośno, robią afery absolutnie od czapy i no dobra, no to człowiek trochę toleruje, toleruje, a później coś w nim pęka i no, kończy się rozwodem. Także mówię, nie przesadzaj zazdrościami. No, proszę pani, co dalej z pani małżeństwem? Te małżeństwo to będzie jeszcze, proszę pani, trwało i się nie będzie rozpadało absolutnie, proszę pani. Także proszę tutaj trochę mężowi odpuścić, jeśli ewentualnie faktycznie on sobie pozwala na takie zachowania. Może tak być, że mimo że one nic nie znaczą, to pani się wydają, że on coś tam może, to proszę mu po prostu w jakiejś takiej w normalnej formie, bez awantur, bez niczego powiedzieć, o słuchaj, no wiesz, ja cię kocham, w związku z powyższym tego typu zachowania no, mnie się no, nie podobają, bolą mnie, o, dobre sformułowanie, bolą mnie. Ja się takimi zachowaniami martwię, weź skończ. I myślę, że jeśli pani tak sprawę postawi, to absolutnie mąż, bo to najwyraźniej tutaj małżeństwo jest absolutnie zagrożone, czyli musi też być, proszę pani, z jego strony uczucie w stosunku do pani. Absolutnie się dostosuje. No. Jeśli pani może o takich rzeczach mu nie mówi, no to on też bezwiednie tak się zachowuje, a nie inaczej. No. Nie, proszę pani, będziecie sobie jeszcze małżeństwem dobrym i długo. Także. Ja trzymam kciuków, nawet kciuków nie muszę trzymać, bo wiem, że będzie dobrze. Pozdrawiam pani Beato. Anonim. A, doszliśmy w końcu do jakiejś sprawy niesercowej. Pani Zuzia. Rocznik jak Zuzanna, a tak to nie znaczy, że pani jest, ma aż tyle lat, tylko że już jest pani dojrzałą kobietą. Rocznik jak Zuzanna, a pani Zuzia się podpisała. No ale to bardzo mi miło. Pani Zuziu, dobry wieczór. Kiedy uda się sprzedać dom? Próbuję już półtora roku, no to akurat nie jestem zdziwiony. Czy dojdzie do skutku wrześniowy wyjazd na Kubę? Nie wiem, ja nie znam zupełnie por klimatycznych, jeśli chodzi o Kubę. Nie wiem, kiedy tam się wyjeżdża, nigdy nie byłem. Akurat, ale Kuba, tak. Dobra, najpierw to ten dom zobaczymy. Sprzeda pani dom. No musi pani przy tym trochę pobiegać, jeszcze bardziej, proszę pani, karty są mocne. Zaraz zobaczymy kiedy, ale to na 100%. Tylko, że tu jest karta, która wskazuje na tym, że pani się powinna jeszcze dodatkowo, że tak powiem, wysilić. Czyli nie tylko agencji, nie wiem, samemu ogłoszenia dawać absolutnie tak. Na wszystkie możliwe sposoby szukać tego kupca. Kiedy? Oj, co nam ta karta mówi? Kiedy? No, proszę pani, albo będzie pani miała farta ponadczasowego i do 20, czyli w ciągu tygodnia pani sprzeda dom, co wydaje mi się trochę mało prawdopodobne, ale wszystko jest możliwe w tej branży. Albo to będzie, proszę pani, początek przyszłego roku, luty,
i właśnie do 20 marca, czyli albo jeszcze pani rok zajmie sprzedaż tego domu, albo jakimś cudem w tym roku, proszę pani, może się to wydarzyć. Ale może, to nie wiem, jaką pani ma nieruchomość, ale absolutnie z nieruchomościami jest tak, że nic, a później nagle łup i jednego dnia przychodzi klient i pani go nieruchomość sprzedaje. Dobra, ale tak jak sprzeda pani ten dom, tak, także maksymalnie do roku, a może przy dużym farcie bardzo szybko. Pytam się o tą Kubę. Z tym wyjazdem to, proszę pani, będzie chyba popelina. Nie będzie tego wyjazdu, proszę pani. Znaczy nie będzie tego, by pani zadała konkretne pytanie o wrzesień. Nie wyjedzie pani we wrześniu na Kubę. Przykro mi. A szkoda, bo mi się wydaje, że akurat jeśli chodzi o ten kraj akurat, to jest taki ostatni gwizdek. Ostatni gwizdek, żeby zobaczyć jeszcze kraj, bo jak Kuba się otwiera w tej chwili, prawda, i te zmiany tam będą następowały stosunkowo szybko, czyli taką Kubę, którą jeszcze gdzieś tam oglądał Hemingway, to już jest ostatni gwizdek, żeby takie smaczki jeszcze tam poczuć. Bo niestety jak przyjdzie komercja, przyjdą pieniądze, to wszystko gdzieś tam zginie. Czyli ten wyjazd na Kubę, pod tym względem, jeśli ktoś oczywiście ma takie potrzeby, oprócz, no są ludzie, którzy na przykład no jadą gdzieś i nie wychodzą z hotelu, prawda, i leżą na plaży i nic nie oglądają, bo to wtedy, czy to jest Kuba, czy Zielonka Bankowa pod Warszawą, to jest wszystko jedno de facto. No ta Zielonka może być taniej, prawda, bo... Ale na tą Kubę warto jechać, turystycznie na pewno tak, mówię, bo jeśli człowiek nie zdąży, to trochę jak z Indiami jest. A kiedyś z Moskwą, bo do Indii moim zdaniem to jedyny sens jest jechać właśnie turystycznie obejrzeć. Oni tak masakrycznie dbają o te swoje zabytki, że jak się teraz nie pojedzie, to za 20-30 świat już nie będzie co oglądać. A tak było kiedyś to na własnej skórze, tak było z Moskwą, bo ja kiedyś tam sobie w Moskwie siedziałem, ale to były lata 70., 80. początek i faktycznie jak się chodziło po centrum, jeśli ktoś na przykład Włóchakowa, Michała Małgorzata czytał, to się wchodziło w takie rejony, które on między innymi on opisywał w tej książce i się czuło tą atmosferę, tam się nic nie zmieniło od tamtych czasów. No ale Moskwa się rozrosła, skomercjonalizowała i no to wszystko już zniknęło, to już nie ma, nie ma tego klimatu, już człowiek tego nie czuje. A na Kubę tak, to jeszcze absolutnie, pani Zuziu, nawet jeśli ten wyjazd nie dojdzie, bo nie dojdzie do wrześniowy, to proszę tam mimo wszystko napiąć się i jechać i obejrzeć, bo warto. Poza tym ja jestem mięsożerca, kuchnia kubańska jest, oni też lubią mięso, więc to jest taki dla mnie kraj. Okej, no to co my tu mamy? My tu mamy kolejny anonim, ale nie anonim, tak jak teraz nasza pani rzecznik rządu zapraszała, żeby pisać anonimy na te sklepy w niedzielę, które ktoś otwierał, prawda, bezprawnie w niedzielę. No i w naszym kraju, co się nie dziwię, padło na dobry grunt, ludzie, prawda, sprawdzili się, pisali anonimy. Pewnie konkurencja pisała tak od serca, tacy dobrzy ludzie. Ale tu nie o tych anonimach mówimy. Tu są dobre anonimy, czyli po prostu za dużo nie zdradzić te nasze anonimy. No dobra, a tu pierwszy mężczyzna się nam pyta. Dobry wieczór, panie Marku.
Planuję zmianę pracy w tym roku. Czy to dobry pomysł i czy się uda? Co z finansami w najbliższej przyszłości? Okej, okay. Pytamy się o Pani Marku o pracę. Nie jest to dobry pomysł i proszę za dużo nie kombinować, proszę Pana, w tym roku, tak jak Pan powiedział, przy zmianie tej pracy, bo ja widzę, że to chyba głównie Panu tam gdzieś bardziej to po głowie chodzą jakieś tam pomysły, proszę Pana, niż jest taka potrzeba faktyczna tej zmiany. W każdym razie wygląda na to, że jeśli Pan będzie do tego dążył, to może Pan ponieść same straty, a nie zyski, jakby Pan chciał, bo jeśli już coś zamieniać, to robić to z sensem i zamieniać na dobre, a tu wychodzi na to, że lepiej sobie odpuścić, bo może być padaczka. Panie Marku, zapominamy o tej zmianie pracy w tym roku. No, nie jest to ten czas. Czyli sobie zostajemy, moim zdaniem karty o tym mówią, zostajemy w starej pracy i w tym roku już się nie wysilamy, nie naprężamy, bo nic z tego nie wyjdzie, a jeśli by wyszło, co wątpię notabene, to sam pan by sobie zaszkodził. Finanse w najbliższym czasie. Przyzwoite, bez większych zmian, niezagrożone. Nie ma zmiany pracy. Prawdopodobnie to też te gdzieś ma to, te karty mają w sobie odzwierciedlenie. Czyli to jest tak jakby kontynuacja Pana kondycji finansowej, która jest w tej chwili. Może z jakąś drobną zmianą in plus, ale to naprawdę taką kosmetyczną. Czyli Panie Marku, tu się w finansach nic nie będzie działo, nic, co Pana może jakoś negatywnie dotknąć, ale też bez żadnych fajerwerków. Średnia stabilizacja finansowa. Może to nie jest, znaczy no na pewno od razu mówię, totolotki może Pan sobie odpuścić, żadnych wygranych. No chyba, że Pana trójka czy czwórka też bym wątpił, trójka Pana w totolotkę satysfakcjonuje. Ale z drugiej strony bezpieczne finanse. Dziękuję pięknie Panie Marku. Zaraz tu nam coś wpadło. Pani Aga. Dobry wieczór, Pani Ago. Anonim. Oj Boże, Boże. Czy powinnam próbować odbudować relacje z byłym partnerem? To jest anonim, więc nie podaję jego imienia. Czy powinnam do niego wyjechać? Czy to się może udać? No i co, Pani Ago? Nie powinna Pani próbować odbudowywać tych relacji. Ja jestem ciekaw, w którym kraju ten Pan mieszka.
Szani, generalnie rzecz biorąc, z tych kart muszę Pani jedno odpowiedzieć. Pani nie powinna próbować odbudowywać tych relacji z nim. Karty tu wyraźnie przeczą i nie powinna Pani do niego jechać. Bo ja rozumiem, że tutaj ten wyjazd to jest taka eskapada, gdzie w czasie której Pani by próbowała coś tam z nim załagodzić sprawy, polepszyć itd., itd. No nie uda się, nie uda się. Pani sobie to odpuści. Poza tym takie, jeśli ja dobrze zrozumiałem, takie wyjazdy są takie zawsze dosyć kłopotliwe, bo Pani sobie wyobrazi taką sytuację, która prawdopodobnie mogłaby zaistnieć, że Pani tam jedzie, Pani co specjalnie nie jest tam oczekiwana, spodziewana i więcej nie będzie Pani miło przyjęta. To znaczy ta Pani wizyta niespodziewana nie będzie przez tego Pana dobrze przyjęta, więc Pani może się znaleźć raz w innym kraju, w takiej mało komfortowej sytuacji. Szanowni, najwyraźniej Pani Jago, Państwa relacje jakby się już wyczerpały. No, był epizod, może, mam nadzieję, że on był jakiś fajny. No, pewnie był fajny, skoro Pani myśli o ewentualnie odbudowie tych relacji, ale proszę to potraktować, że była to jakaś fajna przygoda i tyle, i koniec. Nic Pani Jago. Ja, nie, tu proszę nie robić żadnych takich klocków typu tam wyjazd, w jakiś sposób zaskoczenie go, próba poprawy sytuacji. Nic z tego nie wyjdzie i Pani będzie jeszcze w takiej tam niezręcznej sytuacji w innym kraju i tyle. Przykro mi, no tak karty, wręcz nie przykro, no bo wie Pani, no to jest tylko życie, no rany koguta, no jesteśmy z kimś w małżeństwie, nie udaje się, rozbudzimy, jesteśmy, wie Pani, w związku z kimś, no pomieszkaliśmy, pożyliśmy, nieraz są dzieci, też to się rozpada. Wie Pani, ja patrzę na Pani rocznik, Pani jest zupełnie młodą kobietą, Pani Jago, przed Panią to jeszcze są, Boże, wszystko jest, no. Ja już mogę oczywiście w żartach powiedzieć, że przede mną to jest fajna ewentualnie starość i piękna urna na koniec, tak? Ale przed Panią jest absolutnie wszystko. Absolutnie wszystko, więc proszę Pani, dobra, no było, poszło, dziękuję, do widzenia, nie patrzymy się w przyszłość, nic nie ratujemy na siebie przede wszystkim. Zajmujemy się sobą, realizujemy siebie, realizujemy swoje potrzeby i tylko patrzymy w przyszłość. To, co przeszło, dziękuję, do widzenia, zapominamy. Czyli Pani Jago, tu w tym wypadku karty są na nie. Proszę racjonalnie się po prostu tutaj do sytuacji zachowywać, nie robić żadnych tam głupot, żadnych wyjazdów itd., itd. Troszkę wyjść z założenia, że tego kwiatu to pół światu, pewnie tak jest. W końcu Pani trafi na ten swój odpowiedni kwiatek. Ma Pani jeszcze to, absolutnie na to czas. Pozdrawiam Pani Jago i wszystkiego dobrego. A tutaj mówię, tu na spokojnie to potraktować. Ja się przepraszam, że będę musiał się nawodnić. Nawodnię, nie zapomniałem szklanki, więc nawodnię się po prostu z butelki. Ale jak się nie nawodnię, to głos stracę za chwilę. Okej. Okay. Wizja anonim. Dobrze, Pani Marta, dobry wieczór Pani Marto, witam. Co może wyniknąć ze znajomości z Panem tam jakimś jest człowiekiem? Pani, czyli Pani za dobrze go nie zna, skoro mnie się Pani pyta, jakim jest człowiekiem. No dobrze, zobaczymy, co tu może z tej znajomości wyjść lub nie. Dołożę jedną kartę.
Nie jest źle, nie jest źle. Tylko tak, ja się będę trzymał tego, co mam w pytaniu. Czyli mamy znajomość z jakimś panem. Przez znajomość ja rozumiem, że byliśmy, nie wiem, na kolacji, na obiedzie. Nie było jeszcze żadnego seksu, bo to jest znajomość. Jak już jest seks, to jest już, prawda, wchodzimy w fazę romansu. Po romansie albo się rozstajemy, albo romans przychodzi w fazę związku, no więc żeni. Generalnie pani Marto wychodzi na to, że przede mną leży mój ulubiony układ kart. Najpierw romans, udany romans, a później związek. Czyli tu się absolutnie między państwem to będzie wszystko zmierzało ku tak zwanemu szczęśliwemu końcu. Bardzo ładny rozkład. Ja, jeśli chodzi o związki, 100 razy o tym mówiłem, czy małżeństwa, do małżeństwa, do związku nie ma się co spieszyć. Najpierw się trzeba dobrze poznać rodzinę partnera, partnerki. Poznać jego przyzwyczajenia, zachowania. No to jest, do tego jest właśnie ten okres przygotowawczy, typu tam na przykład romans. Dobry, czy pasujemy sobą w łóżku, również jest istotne, jakie mamy potrzeby. Może być tak, że albo pani nie ma potrzeb, albo ma małe, a pan duże, albo odwrotnie, więc trzeba to wszystko sobą zadać. Jeśli to się w czasie tego, nazwijmy, romansu, narzeczeństwa, wszystko się okaże, że jest ok, no wtedy można już podejmować poważne kroki. No ale wygląda na to, że z tym panem akurat tak właśnie będzie. Spytamy się, jakim jest człowiekiem. Do małżeństwa bardzo dobre. I znowu tutaj wyszła taka karta, że proszę pani Marto, jeśli pani się spodziewa po nim, ale patrzy na rocznik, no to tam pewnie troszkę jest od starszy od pani. Więc adekwatne proszę pani chyba do wieku tego pana, no przynajmniej do niektórych panów w tym wieku. To już poważny facet, jest poważnie myślący o życiu. Nastawiony jest raczej, też szuka stałej relacji. Nie jest to facet, który skacze z kwiatku na kwiatek. No, są nieraz tacy, prawda, zapaleńcy, którzy tam w tych poszukiwaniach jakby zmieniają panie jak rękawiczki, no i później ewentualnie albo trafiają, albo się dziwią, że jakoś im się w tym wszystkim się pogubili, nie mogą znaleźć. A tu mamy poważnego pana, który poważnie podchodzi, jeśli chodzi tu o pani osobę, ale generalnie chyba poważnie traktuje sprawy rodziny, zresztą do wszystkiego ma dosyć poważne podejście, czyli jakby dba o finanse, dba o swoją karierę i będzie w przyszłości dbał, proszę pani, o rodzinę, bo o tym on poważnie myśli. Dobre karty, proszę pani, brać go tam w ciemno, nie dyskutować. Jeśli tylko się ułoży wam w łóżku, a wygląda na to, że się ułoży, to naprawdę będzie pani zadowolona z tej znajomości. Pozdrawiam pani Martę. Mili Państwo, zostały mi dwa SMS, więc serdecznie proszę, jeśli mam nie skończyć wcześniej programu, to proszę coś pisać, pytać się. Ale tu człowiek nigdy nie przewidzi w czasie programu, nieraz jest bardzo mało SMS-ów, nieraz jest wysyp SMS-ów, także nigdy nic nie wiadomo. W razie czego przypominam, że Państwo te programy, no ten dzisiejszy program, ale również kolegów i koleżanek, którzy prowadzą programy u nas na Wróżby Online, możecie Państwo obejrzeć na YouTubie. Tam mamy wszystkie programy, również archiwalne i można sobie, że tak powiem,
wrócić ewentualnie do pytania, swojego pytania, wrócić do mojej odpowiedzi, obejrzeć. Znajdziecie na moje programy, to wpisać tam Timur, prawda, Wróżbita i ja wyskakuję automatycznie, albo wpisać Wróżbę online i wtedy też wyskakuje. Wyskakują te programy naszego portalu. Dobrze, anonim. Pani Marzena, to dobry wieczór Pani Marzeno. Wyjeżdżam do pracy za granicę. Czy wyjazd się uda? Jak długo będę tam pracować? Czy finansowo dobrze na tym wyjdę? No dobra, zobaczymy. Zobaczymy. O, będzie Pan, proszę Ani. Generalnie rzecz biorąc tak. Pierwsza część pytania. Czy wyjazd się uda? Uda się. Tak. Będzie Pani zadowolona, proszę Pani. Pilnujemy oczywiście tych spraw formalnych, bo to jest no nie bez kozery te karty to pokazują. Czyli proszę Ani, generalnie tam wszystko musi być pod nic na gębę, wszystko podpisane. Kontrakt na pracę podpisany, pilnujemy tego kontraktu, no jeśli się wywiązujemy, no, to i finansowo, generalnie karty są na tak, to są bardzo dobre karty. Wyjazd się uda. Czy Pani długo tam będzie pracować? Ja tutaj na to wyłożę jeszcze karty. I finanse, no wie Pani, na finanse na pewno, proszę Pani, się też Pani tu udadzą, bo te karty na jeśli się wyjazd, tak mocne są karty na wyjazd, to znaczy, że finanse automatycznie trzeba drugi raz wykładać, czyli finanse też będą, z finansów też Pani będzie zadowolona. Tyle będzie Pani tam pracowała, proszę dokładnie zrozumieć, co ja mówię. Pani Marzeno, tyle Pani będzie tam pracowała, ile Pani będzie chciała. Od Pani zależy długość tej pracy, czyli generalnie rzecz biorąc, jeśli Pani nie będzie miała ochoty za granicy wracać, to może Pani nie wracać, bo Pani cały czas będzie miała zatrudnienie. To niekoniecznie musi być te zatrudnienie, prawda, bo Pani tutaj może decydować, zmieniać pracę itd. Od Pani to wszystko będzie zależało. Długo będzie tam Pani pracowała, to ja Pani daję tutaj 100% gwarancję. I wyszły na tą długość, w ogóle na tą pracę u Pani wyszłyśmy dwie karty, więc proszę się skupić na tym wyjeździe, a i później już na miejscu. Absolutnie. Również zmiana pracy na miejscu jest, tutaj karty też widzą, że Pani tam może na spokojnie to wszystko robić, co Pani chce, zmieniać pracę, nie zmieniać, cały czas będzie dobrze. Dobre karty, Pani Marzeno. Spokojnego wyjazdu. Spokojny to będzie, czyli podróży, miłej podróży życzę i to tyle. Wizja, czy Pani Wika, witam Pani Wiko, czy w obecnej pracy zaproponują mi etat? Jaką mam tu przyszłość? Czyli bardzo, że Pani patrzy na Pani rocznik, dobrze, młode dziewczę. Młode dziewczę, początki. Czy Pani zaproponują etat jako przyszłość ewentualnie w tej pracy? Ja muszę wyłożyć jeszcze, zanim odpowiem. Wygląda na to, że ten etat to będzie, tylko nie wiem, czy tak od razu, bo nie wiem, czy na Pani na razie ma pewnie jakieś tam terminowe te umowy, czy to będzie od razu, teraz. Gdzieś ten etat zaproponowany, bo generalnie to tam etat w tej pracy Pani powinna dostać.
Proszę Pani, więc, Pani Wiko, więc tak. Nawet jeśli Pani by nie zaproponowała etatu teraz, w najbliższym jakimś czasie, bo nie wiem bardzo, może znam się Pani, jakaś umowa kończy, no to ta umowa będzie przedłużona ewentualnie. Etat w końcu Pani dostanie. I karty razu jedno, tej pracy się trzymać. Tak, ma Pani tu przyszłość i to zupełnie taką, no powiedziałbym nawet świetlaną przyszłość. Czyli generalnie, proszę Pani, pilnujemy tej pracy. Nie, nawet jeśli by to nie proponowali, proszę Pani, w tej chwili etatu, to nie kręcimy na to noskiem, przyjmujemy te warunki, które oni tutaj zaproponują, wykazujemy się dalej i będzie Pani zadowolona z tej roboty. Pilnujemy tej roboty, Pani Miko. Wszystkiego dobrego życzę. I jeszcze, żeby się oczywiście finanse sprawdzały. To jest najważniejsze, bo tylko gołodupiec albo nieudacznik może mówić, że pieniądze szczęścia nie dają. No może szczęścia bezpośrednio nie, ale wygodę tak, wiemy, absolutnie bez pieniędzy nie ma, ale z drugiej strony bez pieniędzy nie ma szczęścia, więc bez wygód nie ma szczęścia, więc powiedzenia, to jest kilka takich głupich powiedzeń, że szacunek należy się osobom starszym. Nie, szacunek się nie należy osobom starszym. Jakaś opieka, ustąpienie miejsca, tak, na szacunek to się pracuje. Spotkałem sporo starych idiotów, które absolutnie nie, zero szacunku. Ustąpić miejsce ustąpię, no, bo są starszymi osobami, ale szacunek często mam do 18-letnich ludzi, którzy potrafią wspaniałe rzeczy dokonywać i robić. Pani Magda. Witam, dobry wieczór, Pani Magda. Oj. No dobrze. No dobra, jak pyta anonim, wizja, jak potoczy się relacja, nie zdradzę imienia tego pana oczywiście, czy to ten facet, co myśli, jak mnie postrzega i jaki on jest, czy będę mogła mu ufać, pani Magdo, no jakiemu facetowi pani może ufać jak do końca, sam sobie nie ufam, oczywiście trochę żartuję. Zdarzają się mężczyźni jak najbardziej, którym można ufać. Ale to tak jak z kobietami, to umówmy się, że drogie panie, wam zaufać w większości wypadków, absolutnie. Ja tylko jeśli chodzi o kobiety, jednej osobie tylko ufam. Mam pełne zaufanie. A umówmy się, że znam ich kilka jeszcze. No dobra, martwimy się o tego pana, co to może być z tym panem? No i co? Trzeba mam Pani odpowiedzieć, Pani Magdo. I żyli długo i szczęśliwie. Tak mi się te karty ułożyły. Dobre karty. Na końcu umiarkowanie. To umiarkowanie u mnie to jest karta, która oczywiście ona może mówić. To jest dobra karta notabene. Ale mimo takiej nazwy. Ale ona, jeśli jest dobry układ i ona u mnie wychodzi, to ta karta u mnie zawsze wychodzi na takie długie przebiegi. Czyli jeśli byśmy się pytali, czy ten związek będzie, jaki on będzie, czy on będzie dobry i tak, to ta karta jakby mówi, tak, on będzie dobry, ale on również będzie długo trwał. Więc Pani Magdo, czy to ten facet? No karty wskazują, że zdaje się Pani trafiła. Że Pani trafiła, to tak, absolutnie to może być ten facet, to jest ten facet. No i teraz kwestia, nie zepsuć tego. No dobra, teraz zobaczymy, co on o Pani myśli. Karty na przyszłość tej relacji naprawdę są fajne. Znowu fajne karty.
Ja pani powiem tak. Tu jest taki melans dobrych kart. A pytanie brzmi, jak panią postrzega? Pani Magdo, ja będę bardzo niedyskretny. Nie wiem, czy państwo już byliście sobą w łóżku, czy nie. Bo mogę powiedzieć, że tak. W wypadku pierwszym, kiedy nie byliście sobą, to on mimo wszystko panią ocenia jako potencjalną, że z pani może być dobra kochanka. Jeśli nie byliście. Jeśli byliście, to tym bardziej jestem utwierdzony. Więcej, traktuję panią poważnie w tym wszystkim, znaczy, ale w dobry sposób poważnie. To znaczy, że ten pan nie jest nastawiony na jakiś niezobowiązujący seksik i nic więcej. Czyli krótko mówiąc, te karty absolutnie potwierdzają te pierwsze wyłożenie ewentualnie państwa wspólnej przyszłości. No, ja bym się cieszył, jakby takie karty wyszły, co partnerka o mnie myśli, prawda? No może ja bym tam... Nie, nic bym nie zmieniał. Bardzo dobre karty. Bardzo dobre karty. Dobrze myśli, proszę pani, dobrze panią postrzega. To postrzega jako kobietę, czyli ten pierwiastek, mówię, seksu, kobiecości w pani też widzi, czyli... Tu jest nie tylko, znaczy podoba się pani jako kobieta fizycznie i podoba się pani jemu również z charakteru, no czyli tak jakby, no tu jest kompleksowy ten pani odbiór pozytywny. Dobre, dobre karty, proszę pani. No a teraz pani chce wiedzieć, czy pani możemy ufać. Pewnie może. Ale kontrola zawsze powinna być. Ja nie wiem, jeśli te karty nie kłamią, znowu dobre wyłożenie, no naprawdę zadziwiające tu u pani wychodzą te karty na tego faceta. Nie wiem, albo pani trafiła jakiś rodzynek, w ogóle wisienkę na torcie, no. Czy pani może mu ufać? Tak, ja nie mam tu nawet jednej karty, która by... jakieś nawet drobne ziarno niepewności zasiała. Może mu pani ufać. Może. Ja wiem, dlaczego on się pan... Ale zaraz, ile on ma lat? No tak. On może mieć mimo tego wieku. No, umówmy się, nie rozmawiamy przecież też o jakimś starszym mężczyźnie. To jest w kwiecie wieku mężczyzna. On może mieć pewne cechy takiej niefrasobliwości trochę. Nie wiem, to nie boję się nazwać, bo to nie będzie dobre wyrażenie, to trochę taki dziecinny, no niefrasobliwy, to jest dobre, że no, mieć jakieś takie pomysły troszeczkę, jakby był młodszy itd., ale to jest wszystko na dobrej osnowie, to jest wszystko okej. Okay. Więc będzie pani mogła mu ufać. No. Odpowiedź jest prosta, no, wyszły tu w tej chwili, wie pani, naprawdę te wyłożenia dla mnie bardzo dobre. No to proszę pani, no to co, pani Magdo? Ja trzymam kciuki, no naprawdę, naprawdę karty mocne, naprawdę. I to trzy wyłożenia, trzy mocne wyłożenia na tą znajomość. Powinno to wszystko się ładnie udać, pani Magdo. Naprawdę. I pani z niego, i on z pani powinni być zadowoleni. No proszę mi z czasem zdać relację, jak to się wszystko ułożyło. Ja trzymam mocno, oj mocno trzymam kciuki, naprawdę, przy tak dobrych kartach. Wszystkiego dobrego, pani Magdo, dziękuję za SMS. No dobrze, mili państwo, ja tutaj swoje te stare SMS, znaczy stare, które przyszły przed programem, SMS-y wykończyłem. Nowych tutaj nie ma, więc będę powoli kończył program. Ja państwa serdecznie zapraszam na mój następny program, on jest bodajże 29 we wtorek.
na 20, także mam nadzieję, że już tutaj żadna grypa ani nic innego nie przeszkodzi. Ale mówię, w tym roku mnie ta grypa trochę sponiewierała. Zapraszam oczywiście na programy innych moich koleżanek i kolegów u nas tutaj na portalu Wróżby Online. I co? No widzimy się za 2 tygodnie. Wszystkiego dobrego w takim układzie. Dziękuję za SMS-y, dziękuję za wspólnie spędzony wieczór. Dobranoc Państwu. Kłaniam się.